Co tu robi ta beczka? Za moment wszystko stanie się jasne. Spotykamy się zaraz na początku roku, więc to idealny moment, aby wyznaczyć sobie jakieś postanowienie na najbliższe 365 dni. I mnie bardzo interesuje, co współczesna nauka mówi o takich noworocznych postanowieniach. Przede wszystkim badania jednoznacznie pokazują nam, że ponad połowa dorosłych Amerykanów podejmie jakieś takie właśnie wyzwanie, więc możemy przypuszczać, że podobnie będzie w Polsce. Zresztą ten nowy rok to taki magiczny czas, kiedy oddzielamy to, co było, od tego, co będzie, więc inne doświadczenia i prace akademickie sugerują nam, że w takiej przeważającej liczbie przypadków nasze postanowienia dotyczyć raczej będą zrzucenia wagi, zmiany trybu życia, jeśli chodzi o odżywianie, o sport, co w miarę naturalne. Ale mnie przede wszystkim interesuje, co niezależnie od tematu, z tymi postanowieniami z zdarzy się w perspektywie nieco dłuższego czasu. I takie eksperymenty, badania przeprowadzano już w latach 80. XX wieku i wtedy na grupie 200 Amerykanów, którzy jakieś postanowienie podjęli, no nieco poszperano, zajrzano troszeczkę za kurtynę i okazało się, że 77% z nich wytrzymało, uwaga, tydzień. Super? Świetnie, ale te przypadki nas nie interesują. Zastanówmy się nad tymi, którym realnie się udało. I za takie osoby przyjęto te, które dobiły z tym swoim postanowieniem do czasu nawet dwóch lat. I tylko 19% spośród tych badanych zrealizowało ten cel właśnie w taki sposób, że został on utrzymany przez dwa najbliższe lata. I gdy nieco bliżej przyjrzano się tej grupie, to wyszło na jaw, że oni po prostu dużo lepiej kontrolują to postanowienie. I naturalnie także się potykali. Okazało się wtedy, że ponad połowa z tych którym się ostatecznie udało, no właśnie zestresowała się, utraciła kontrolę, czy też nie miała metod, sposobów na to, żeby zrealizować ten cel, ale tak czy inaczej ostatecznie doprowadziła całość do końca, inne badania także podsunęły nam taką informację, że ta kontrola, te metody mają duże znaczenie. Niestety nie we wszystkich jestem w stanie pomóc. Jak ktoś chce schudnąć, czy też właśnie rozpisać nowy plan, Treningowy, to niestety nie jestem dietetykiem, coachem, mówcą motywacyjnym, więc nie pomogę, ale jeśli ktoś na przykład chce nauczyć się języka obcego nowego, czy podszlifować ten, który zna, Albo przyswoić dowolną wiedzę czy też umiejętność, to po prostu polecam swoje skromne usługi, włam się do mózgu, zawiera takie gotowe metody i sposoby na to, jak możemy zapamiętywać przeróżne informacje i uczyć się nowych rzeczy. I tak właśnie przechodzimy do tematu beczki. Ja już za sobą mam naukę nowego, egzotycznego języka obcego, więc w tym roku sobie to daruję, ale bardzo kusi mnie jedna sprawa, którą właśnie mam zamiar zrealizować, gdy nagrywaliśmy podróże z historią. To mieliśmy okazję obserwować pana Marka, bednarza od trzech pokoleń, który, uwaga, z dębiny wykonuje, no właśnie, beczki do przechowywania miodu pitnego, piwa, czy dowolnych rzeczy, nawet spokojnie tutaj kapustę czy ogórki można ukisić. Chodzi o to, aby tradycyjnymi metodami, tutaj na tych łączeniach nie ma grama kleju, tak jak dawniej to nasi pradziadowie robili, przy udziale żywiołów, wody, ognia, powietrza, stworzyć coś, co dla mnie jest dziełem sztuki. I wtedy się tylko po prostu przyglądałem. Teraz mam zamiar iść o krok dalej i w tym roku, używając metod opisanych w książce, nauczyć się właśnie tradycyjnego wyrobu beczek i tutaj jest potrzebna zarówno wiedza teoretyczna z jednej strony, technologia drewna, to jak to ze sobą łączyć, ale naturalnie praktyka, czyli złożenie tego wszystkiego do kupy. I już wiem, że z książki na pewno wykorzystam Metodę króla boksu, metody tancerki, na pewno metodę ciekawskiego dziecka i metodę terminatora, więc będę o moich postępach na bieżąco informował. Natomiast Was zachęcam do wyboru takiego postanowienia noworocznego, które będzie odnosiło się jednak do ruszenia naszych szarych komórek. I pamiętajcie, że włam się do mózgu nieustająco. Naradek.altenberg.pl służy pomocą. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.